Na mecz z Polonią Warszawa Wiślacy przylecieli prosto z Barcelony. Jeszcze wczoraj odbyli nawet jeden trening na stadionie Okęcia Warszawa i przystąpili do rywalizacji z zespołem Polonii. Od pierwszych minut tego meczu gospodarze starali się narzucić swój styl gry. To akcja z drugiej minuty. Daniel Mąka próbował zaskoczyć Mariusza Pawełka. Na początku tego spotkania zadowolony był Jacek Zieliński. Tym bardziej, że w 13 minucie zła informacja dla sztabu szkoleniowego Białej Gwiazdy. Kontuzjowany Radosław Sobolewski i w jego miejsce wchodzi Czech Tomasz Irszak. 15 minuta. Aktywny, widoczny Mąka i Diaz. Po raz kolejny postraszył Pawełka młody piłkarz zespołu gospodarzy. Chwilę później znów w akcji Daniel Mąka, znów przy nim Diaz. Mąka świetnie myli Kostarykanina, powinien zagrywać do Kosmalskiego, ale zdecydował się na inny wariant rozwiązania tej akcji i w efekcie nieskutecznie. Tak jak przez cały weekend, tak również na stadionie Polonii Warszawa ściana deszczu spadała na murawę. Akcja Białej Gwiazdy, Boguski. To była dokładnie 27 minuta. Po raz pierwszy, odnotujmy, krakowianie starali się zagrozić bramce 20-letniego Michała Gliwy. Gdy wydawało się, że Polonia zaczyna jeszcze mocniej dominować w tym spotkaniu, to Wisła Kraków przeprowadziła piękną, koronkową akcję. Baszczyński prostopadłym podaniem uruchomił Boguskiego, a ten, co zwykł już robić w tym sezonie, zagrał do Pawła Broszka. A napastnik Białej Gwiazdy tym samym zdobył drugą bramkę w tym sezonie. Od tego momentu polonistom grało się nieco gorzej, chociaż potrafili też stworzyć sobie taką okazję jak przed chwilą. Znów w roli głównej Daniel Mąka, ale niepokonany Mariusz Pawełek. A zatem do przerwy prowadzenie Białej Gwiazdy. Na drugą połowę trener Jacek Zieliński decyduje się zmienić ustawienie. Dotychczasowe 4-5-1 zastępuje 4-4-2. Chce wzmocnić atak. Tymczasem 50. minuta. Paweł Brożek i bliski strzelenia drugiej bramki Boguski, drugiej bramki dla Wisły, ale ubiegły ofensywnego piłkarza Białej Gwiazdy obrońca Polonii. Dzisiaj na tej śliskiej murawie to była nie lada sztuka, ażeby doskonale panować nad piłką. To nie udało się przed chwilą Boguskiemu. Tymczasem Iwanowski, który pojawił się w drugiej połowie tego spotkania, miał szansę na to, by strzelić wyrównującą bramkę dla zespołu Polonii. Co nie udało się polonistom, udało się krakowianom w 90. minucie tego spotkania. Paweł Brożek zdobył drugą bramkę, przesądził o zwycięstwie podopiecznych Macieja Skorży 2-0. Co ciekawe, w 2006 roku w ostatnim pojedynku między Polonią a Wisłą również Wiślacy wygrali 2-0 i również dwie bramki dla Białej Gwiazdy zdobył Paweł Brożek. Jeszcze w ostatniej akcji meczu swoją szansę miał Andrzej Niedzielan. Niemniej Polonia Warszawa 0, Wisła Kraków 2.